Siemaneczko, z tej strony Mafiasolec, a to kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. I tak jak mówiłem, dzisiaj z nami zagra Kaskader. Cześć. Ale zmulił. I jest z nami również Miki. Cześć. Drugi zmularz. Dobra, a dzisiaj sobie zrobimy taką nietypową akcję, bo jeszcze na moim kanale tego na pewno nie było. Dzisiaj pokopiamy sobie buraczki. Jak widzicie, sprzęcik dość konkretny. Ach, ten dym. No, dymek jest cudowny. Oczywiście. Dobra. Dzisiaj mapka. Oj, ja muszę sobie przyciszyć. Oj, jadę na tym psim chodzie, zobaczymy, czy pojadę prosto. Kurde, wiesz co, strasznie mam głośno, ale dobra, damy chyba. Jak ty zobacz, jakie robię ślady. Nie chcę być, już idę. Czekaj. Na escape już. Co, co? Na escape. A już mam na 10%, escape. Wiesz? Na 10% już mam. A nie. Z tej strony zajechałeś, Polek. Co, co? Chętnie na psim przyjedziesz? Z tej strony zajechałeś, Polek. Ja sobie... Dlaczego nie z tej? No bo tak tu wziąłem rurę akurat. Ale nie, spokojnie, na razie musimy się przeciąć, nie? Dobra, ty, to może. Fajny jest ten psichód nawet, poczekaj. Nawet po prostu idzie w miarę co. No, trochę skrzywiłem, a... Czekaj, czekaj. Nie włączyłem. Poczekaj, to trzeba stanąć chyba, nie? Ojo. Jo, tylko włącz na M, żebyś miał koła w prawej stronie. Wystarczy, że się przez... Wiesz, że na spacji można, nie? O. Nie wiem. Po pierwszy raz jadę tym ze sprzętem. Dobra, Kaskadę, na razie ty postaw, bo nie będziesz na razie chyba aż taki bardzo potrzebny. Zaraz będzie ten. Dopiero jak objedziemy, myślę, to wtedy będzie. O, przydałaby się jeszcze animacja liści. Wiesz co, no fajnie by było, ale mimo to już jest fajny zestawik. Jak widzicie, patrzcie, taka burżuazja. O. Czemu nie mogę szybko otworzyć? Dobra, mniejsza z tym, jak otwieramy szybko, to tak głośniej o wiele jest, także kabina jak najbardziej wyciszona. A oczywiście dzisiaj wydana jest mapka. Link macie w opisie, bo to chyba najważniejsza z rzeczy. Dobra, tu mi ładnie sypie. Ile masz procent? 27. Ło, to ładnie będzie sypać. Także cały mod. Cały modpaczek i wszystko. Kaski, jak tam widzisz po prawej stronie na górce, nie? Jest kubka, to tam będzie na razie wysypywał, a później to powozimy sobie na farmę, a resztę wywieziemy na skup. Muszę trochę po burakach niestety. Bo... Tak, bo tu trzeba patrzeć, gdzie wycięliśmy poprzeczniaka, ale to akurat teraz wytniemy. O tam. To weź sobie poprzeczniak po lewej wytnij, okej? No, ja to już tak zrobię spokojnie. No. O, zdrowie. Na zdrówko. Tak. Się kicha na kielich. To jest imię, jak będziecie mieli 80, to powiedzmy. No, ja mam 10 ton już, także wiesz, także... Spokojnie, damy radę. A ja nie mogę wysypać na przykład sobie sam na to? Nie, nie da się. Właśnie Stądysz? Szkoda, bo a może spróbuj. Spróbuj lufę wyjąć i nadjeść na to. Jakby było to super. Lufę. Tylko żeby gry nie zbudowało. Nie, bez przesad. Spróbowałem i nie mogłem. Zobacz, może ten. Rozrób się i spróbuj. Nie. Niestety. Nie, no, ale to dobrze. Chociaż tak to wiesz, musi ktoś odwozić, także super. Nieźle. To by musiał być mod manualnego wysypywania, gdzie się chce, to wtedy tak. No, wprawdzie, no, wtedy, no masz rację. Wtedy by było spoczko. To czasem masz rację, słuchaj, no. Czasami ja, zdarza mi się. Ty, przetniesz się tu? Gdzie? Na wprost, od razu. Ja to chciałem po środku tutaj jechać. To weź teraz nie, przetnij się na razie na wprost. Aha, tutaj, czy na ten. A, dobra. Widzicie? No. To było coś. Zawsze za tyle milionów, ale z takiej zimy ja. Ty, może jeszcze jeden poprzedniak wyjadę. No. To weź przejedź, akurat się wrąbę, już będę jechał sobie po środku. Kurde, z tym psim chodem trzeba ogarnąć jeżdżenie, lol. Dlatego wyłączyłem na sztywny, nie? Znaczy na skrętny. Ciężko. Poczekaj, czym? K? Kasek liczy. O, dobra. Wyskręcał wszystkie osi. Jo, bo normalnie tak to jest. Jak się jedzie, to jeszcze w miarę ten psichód jest. Moment, bo ja muszę przełączyć sobie psichód. Bek, jestem psim. Dobra, to Kaski teraz już odbieraj, nie, Mikiego? Kaski, no dawaj już. Ty, znaczy nie, no to sobie przyjedź, nawróć sobie i dopiero na prostej go bierz. Jak widzicie, fajny zestawik odbierający. Pasuje super ta przyczepka do odbierania takich buraków. Pastitu. Jakby tego psiego chodu nie było, jakby tyle ton ci przejechało po polu. Daj se spokój. O. I idzie ładnie. A fajnie widać tą animację ze środka, jak tu liście ścina, stają buraki, a później już te buraki wykopują. Fajnie dopracowane na dłoni. No, no, jedzie, jedzie. Jedziesz? 9, 10.
Przydałaby się lustereczka, jeszcze wam powiem, ale... Ale i tak jest mod dopracowany, naprawdę. A zwłaszcza jak pod górkę pójść. Kurde. Z dupą taką to trzeba umieć jeść. No wiesz, no, trochę trzeba. Dobre kaski? Ja już mam 100% mam. Dobra, to jedź się w ekipu i przy okazji później mnie zawiniesz już. Ty, ile one mają zbiorniki? Dużo, słuchaj. Ale kaski będzie na lajcie, ile ci Kenie, ile masz procent, tak to? Jak cię zabrał? Ty, nie patrzyłem nawet. A masz chudy włączone? Nie, ale jakoś nie zwróciłem uwagi w ogóle. A ile teraz masz? 5. Ła, no to i tak cię ładnie zabrał. Ile tam kaski masz? 10 ale ton? Ale mnie do zera wysypał, nie? 19,5. Ło, to super, ja ma... i to ja zobacz, teraz mnie też weźmiesz całego. Znaczy no... Ale... Co? Sypiesz? Zbigniew, gdzie tu jest? Po lewej stronie, po twojej lewej teraz, jakbyś tam przy bardziej się tego wytchnij. No, coś takiego. Masz? No, widzę, że idzie. No, widzicie, tam kaskadesy ładnie na górce wysypuje. Tu i Mikaela jest, ale kurde, nie, fajna ten. Dawno mi się... Właśnie zawsze chciałem sobie na polskich, ale nie ma jeszcze w ogóle polskich tych do kopania ani ziemniaków. Nie, coś polskiego widziałem nawet chyba. Ale to i tak duże jest. Ogólnie nie, nie wiem czy widziałeś ten modzik, to chyba do ziemniaków jest, to co u Brączka kiedyś na filmie, że tak jeździsz z tym, a obok trzeba z przyczepą. To wyszło. Nie widziałem tego, ale bekowy by to było. Wyszło to, także myślę, że tutaj na następnym sezonie zasadzimy sobie ziemniaczki, żeby jakoś fajnie to wyglądało, coś innego żeby było i zetniemy sobie ziemniaczki w kolejnym sezonie. Tak no, kaski się najeździć trochę. No, ale to fajnie, będzie, nie będzie miał postoju tak to, nie? No ja. Mi piękne usta, wypełniałaś mi mikro. I cała to na miniaturkę. Moja. Nie widzicie. Nie, ładnie, fajnie, ładnie, bardzo ładnie. Kaskader ma co robić. No, najeździ się trochę kask. Dobrze. Jak od razu od Bolka, to potem od razu do mnie dawaj, nie? No, bez kitu. Idealnie, idealnie wyszło praktycznie, można powiedzieć. Zaraz ja psi chód włączę, bo... Muszę wysypać się. Ja, kaskader byś pomachał. Pomachał. No, możemy a może on nie chce? On nie chce dalej jechać. Dobra, schowamy sobie rurkę i jedziemy dalej. Dobra, może staniemy, włączę sobie właśnie. Czekajcie, o. To miało być to? To. Na M, bo to w tą stronę będzie dobrze. Ja to sobie wziąłem ten. Ja to sobie w konsoli przełączam, to nie wiem. Aha. Ale raczej jechałem tak samo jak wtedy. Jo, żeby na prawo był, nie? No. Dobra, to git. O, panie, jaka kupka! Czy ciekawe ile ton, bo nie wiesz co, nawet nie sprawdziłem. Ciekawe ile ton wejdzie. Jak nie, to na skup będziemy i na farmę jeszcze. Bo galanta ta kupa już, ty. No, ogólnie to w następnej wersji zrobię tak, że będzie kilka kupek. Ale idzie, zobacz, dopiero się domyka. Co poszedł tam? Wariat. Wariat. Zobacz, się nie zamknął, to ja już chcę, żeby... zobacz, czym wszystko tyłu wyleciało. Bliżej? Chodź do mnie bliżej. Dobra. Ty, jak on wysypuje, jaki obrot dostaje? No. Ja, beka. Nie mogę, ja, no tak, teraz jestem przecież na tym. Nie wiem, ja na przykońcu włączam ten przychód. Chyba ja też to muszę włączyć, bo się nie wyrobi, nie, nie ma. No nie, nie, co ty? Jakby może w prawo, dobra, sama. Na K, a, na K, bo ja M klikam, mówię, co jest. Dobra, kaski. Teraz to ja mogę jechać. Nie chcę dalej jechać. Teraz włączyłem sobie na M, już mi się nie chciało. Kaski uściśnie znowu, zobacz. I teraz taki przydałby się ten, jak w 13, jak on się nazywał ten mod, co się kopiesz? Mod realistik. No, mod realistik teraz i te ślady, ale by tu pokopał. I tu wtedy to już by nam się przydał psichód. Ej, ogólnie nie? No. Ten, nie powinno być tak. W drugą stronę powinien być załączony psichód, bo my gnieciemy rządki. Kto rządki gniecie? To chyba ty, a nie.
koła powinnaś mieć do zewnątrz. Ty, no masz... ja, moje koło idzie ostatnie idealnie przy środku od braków. Jo? Tak. To ja sobie wolę w drugą stronę włączyć. Nie, ja w drugą nie umiem jeździć, okej. Nie, bo tak jak patrzyłem, to u mnie koło szło jeszcze po tym, po jednym rządku. No... No, ej, to u mnie idzie pominąłeś. Idealnie. No właśnie wiem, a mi się nie chce już tym cofać głównie. Dobra, dobra. Oj! Pan maszynier już podjechał. Nie się chodzą. Ej, ja tam już nawet na bok nawet już bym ci burty nie urwał. Jać, pyski. Jać. Ale ładnie idzie. Burżuazyjna praca. No to postrzępione jest, no. Bez kitu. Lol. Takie lol. Nie, dobrze jest chociaż to takie wysypywanie na przyczepach, że nie cała się napełnia, to jest naprawdę... Beka, nie? No. Kaski już zapierdala. I on, ty i kaski z pełną lecisz? Nie, 84. No to i tak, ale no już lepsze to niż... Praktycznie przedtem, nie, jak jechałem? No. To tamte dwa razy miałem po 95 albo 100. O, bez kitu. Ale ta kubka się robi, ty, ale będzie złożenia później tego. Żmijkę się postawi. Jo. Nie, będzie się fadromę się weźmie, będzie się ładować. Albo się będzie ładować tam. Jo. Manitką. Mówię ci, żmijkę się wstawi w środek. Ej, bo nie ma do 15 jo. Tej myszy, nie? Jakiej myszy? No Europa Euromouse, czy jakoś tak, no myszę my to nas zawsze wołaliśmy, no to co wiesz, na tiry sypie. Wiem, nie wiem. Nawet tak, nie. Nie, nie, do 13 pamiętam, że to było, to fajne było. A to wtedy dobre było, jak było wysypywanie gdzie się chce i takie kubki no. się usypało, kurde, bajunie. Ej, myślałem, że strasznie długo zejdzie, aby to pole ściąć, bo jest duże, ale na dwa fajnie nawet. Nie, na dwa to przecież zapierdzielać. No raz. Dobrze tu błota jednak nie robiłem. Bo kaski no, się dzisiaj tak, wrąbał. Tak im by wpadł no. w błoto, to słuchaj. Ale wie. Ale dzisiaj, ale poprawiłem Heniek jeszcze to błoto, bo kaski ten bez żadnego tego szarpał w jedną, w drugą i wyjechał. Powoli, powoli i... Dobra. Kaski jakby jest tu zapierdzielał, to we mnie nie przywal, nie? Jo, bo taki mały jesteś, już nie widać, nie? Patrz, co robi ty? Gdzie ty jedziesz? A, dosypię cię, no tak. No, bo ja nie miałem pełne. Nie, pewnie się nie złamie, nie? Z przymchodem? No. Nie. Pa. Tak w ogóle to wita, że to ten kombajn. No. To inne jakby naszych 6 Neptunów wjechało przy nim. Poczekaj, to bierze ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rządków. No, to 6 Neptunów. Albo 6 no. jedynaków. Ja miałem no. jedynaka na przykład. Nie wiem, co jest jedynak. Jedynak? Jeden rządek bierze ci. Coś a Neptun, takiego... nie, Neptun chyba dwa będzie, dobry. No. Jeden. Jeden też? Jeden. Ja nie aha, zapomnę. Bo jeden ogławie, a jeden bierze, nie? A wiesz, wiesz Kaski, że ja miałem ten, tego jedynaka z Lubrańca? Tak a może. Słyszysz? No. Sztol ci jeden ogławia, a jeden bierze, a Neptun ci bierze jeden ogławia, a jeden bierze. Aha. Ten co no. wiesz, ten co bierze, to ogławia, nie? Ty jo, Kaski... No nie wiem, jakoś nigdy nie miałem braków i nigdy nie wiem jak to. Kaski, wiesz, że ja miałem z tego swojego jedynaka sprowadzonego z Lubrańca? Kiedy? O Jezu, jak ja miałem buraki, my się jeszcze nie znaliśmy. No pan. To, że się nie znaliśmy, to nie znaczy, że wiesz. Podstawówkę, do podstawówki chodziłem. Ty chodziłeś do podstawówki? Nie, no. dobra. No właśnie. Połamałem. Ogólnie to... Czekaj, o co złożę. A wiesz, co przyprowadził ten, co ma u was Lamborghini na wsi? Ma ktoś u was Lamborghini na wsi? U ciebie, Heniek. Jak on ma? A, Rędzikowski. Rędzikowski. Pamiętam, wtedy w nocy pojechaliśmy po to i on w nocy, nie, później rano po to pojechał i wrócił za ileś tam. Trochę mu to zeszło, ale przeprowadził. Jakiś srok. Nie, powiem ci,
2 lata pokopałem i zrezygnowałem z buraku, bo nam cukrownię zamknęli. Bo NEP nie wytrzymał. Jo. Nie, nie opłacał, tak jak my mieliśmy mało, to się nie opłacało, to ojciec wywoził sam praktycznie, nie? Bo nie było do Krośniewic, to nie jest aż tak... Ile ty miałeś? Co? Ile ty tych buraków miałeś, że sam wywoziłeś? Nie, no trochę tata kursował na 2 przyczepy. O, na 2, no to jeszcze... No, przecież... Człowieku, ojciec pamiętam wtedy to około... No, dobre 4-5 dni woził. Nie wiem, bo to w burakach to jest strasznie dużo. Wiem, że tu, tak jak mam Heniek, to pole przy domu, nie? Mhm. To tutaj za przystankiem, to od przystanku, że w Opłotu do ciotki, to była taka wielka kupa usypana zawsze. To pamiętam, że już później, jak ostatniego roku, żeśmy przeszli na tą drugą cukrownię, to wtedy oni przyjechali już tym, na tiry i wszystko ten, to kurde, i ta mysza była duża, to chyba było 5 tirów. A ten, a czym tu odwalili się wcześniej, cyklopę? Wcześniej, aj wiesz co, nie, mam tą łyżkę taką. I tą łyżką. A, podciągnik? No, podciągnik. O panie, no, to trochę roboty dawać. Było, nie? Ja pamiętam też, tym miałem kiedyś w tym gnój woziłem, słyszarek. Odwalił. Ale to byłoby kofę jak rozrzutnik, miałeś jednoosiowy, odpinałeś na dolny zaczep, bo to jest na szelkach cały czas woziłeś. Tak. Tak, i nie trzeba było tego odczepać w ogóle. Ja tak samo, zawsze jak na pole tata jechał, to albo my to zawsze do piachu braliśmy do napełniania czy coś, to... No, to nawet bekowe było. Są, kiedyś... Dobra. Jo, i kaski jeszcze mnie zaraz wysypiesz i to będzie na tyle w tym odcinku. Ale fajny, taki prosty przejazd za mną, widać ślady. O, jeny. Tęczę, szybko nawet i tak to poszło. No, aż się zdziwiłem. Jemy 20 coś minut? No ale ile rządku bierzemy w sumie, nie? No. I zaraz jeszcze kaski mnie tu sypnie i to będzie na tyle w tym odcineczku. W kolejnym chyba zrobimy sobie kiszoneczkę. Może jeszcze Brączek. Brączek by z nami zagrał. Ale to zobaczymy. Dobrze by było. No tak, to by była ekipa na 4, 3 wywoziło, jeden, ta duża sieczkarnia to matko będzie raz, 2. No, bez kitu to będzie tylko szło, ja. No. Heniek, a dobra, to już tam był człowiek, dobry. To git. Kaski jeszcze sypiesz na tą kupę? Zrobione. No, ale ona na początku rosła, a później zaczęła już powoli chyba rosnąć, bo teraz już w ogóle nie rośnie, tylko jest taka do przetrzymania. No, ona jest tylko taka do przetrzymania i tyle. No przetrzymanie, doma. Ja jak będzie cena, to się będzie wywozić. No, trzeba będzie poczekać. O, gnój mi się tu jakiś trafił, kurde, mi nie sprzypchało. Gnój? No, był gnój. Kaski, co żeś tu nawiózł? Gnój. No, do panami. Jo, ty, ale przecież po burakach ten, kto to gnoił na wierzch? Wiliń. Nie. Nie, jak po burakach, co ty? Nie, a to sorry, to oglądałem, że w Szwecji? Czekajcie, gdzieś tak robią. Tam mają takie pola grodzone, to oni potrafią po tym, to albo gnojówkę od razu wylać, albo obornik, nie? Na wars, na górę, nie? Nie wiem, na co, czemu ma to służyć. No przecież na łąki sypią oborniki też, nie? Ale nie, to było na pewno nasiane, na coś było zasiane, nie? Gnojówkę to widziałem, ale gnój na ten to chyba jeszcze nie spotkałem się. Dobra. U nas to nie ma tego tak. Wysiadłem sobie bardzo ładnie, przejdziemy się tam szybko do Kaskiego. Cześć. Kurde, ja mogłem sobie też trochę podwozić, mogłem ci dać, ale dobra. Kaski profesjonalny, cofanie. To zrób sobie jeszcze jeden kurs. Jo, to pod ciebie podjadę. No. A kaski sobie tam przepniesz i przejedziesz na drugi rządek. Fajny zestawik, fajny. Obyski tu już nie rośnie, ale kubka ma... No, będzie, ile będzie miała? Z 200? Więcej. Pojemności? No, nie, ton, ile już sypaliśmy. O, trochę jest. Jak brał po nas po... Nawet jak brał ta średnia po 15. No. Już 10 spokojnie zrobił kursów. No. To może będzie po nas 150. No, grubo. Ale jebitna górka to jest. O, ten lasek będzie do wycięcia, także też se kiedyś na pewno nagramy jakiś odcinek, bo jeszcze ja praktycznie z lasu to miałem tylko film. No. Trochę barzy w prawo, dobra. Wiemy.
Nie powiem, chciałbym odwozić przy buraka. On też sobie idzie, a buraka to często błoto jest, nie? No i powciskać sobie idzie trochę i ogólnie fajna na robota, no to przy burakach to jest taka, że no praktycznie masz cały czas co do roboty. Tak jak przy kiszące, bo no buraki no, sypią jednak. Sobie. Dobra. Poczekaj, już do stówy dosypię sobie. Dobra. Albo dobra też tam, odbijamy. Ramy sobie trochę powciskamy. A fajnie wyciskamy. Ramy, pam 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 pam. Rym, cym, 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 cym. No nie wiem, dojść przy takiej przyczepie to nie wiem, tutaj już by po na wysokość tych słupów pewnie było. Bez skitu, nie? Ten dym to rozwala system w tym ciągniku. Trzeba będzie wymienić go pewnie po sezonie, jak da radę jeszcze przeciągnąć w ogóle. Myślę coś na zakupem dużego case'a albo MF-a taki fajny wyszedł. Obskryptowany. No to beka. Dobra. Się wysypiemy się. O, teraz chłoposzki ładnie, jeden za drugim sobie jedzie. Tu ich nam się sypie. Kaskader, jak się kosi? Witana. Kopie. Kopie, sorry. No. Kaski tam bez schodu jedzie, potem chłop tego już nie przegruberuje, bo nie będzie mu nawet... Trochę poubijam urażki. Dobra, także to by było na tyle. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Wszystko macie w opisie. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Hello.